Cześć, tu Michał, cześć, tu Miki. Cześć. No, cześć, cześć. Jesteśmy dzisiaj na warmińsko-mazurskim i jest tutaj New Holland T6 z rozsiewaczem na wozu Amazona. Nie chwal się tak, bo jeszcze ten. Tak, o, i jeszcze właśnie, ja sobie do banku pieniądze przeniosę, jak widzicie, bieda w chuj. Biedniejszy od sąsiada nawet jestem. No. No, a to już naprawdę. Do 900 tura założyłem ostatnio, bo tam siano woziłem jeszcze z pokosu. No. Znaczy się, no, on przez zimę dostał tur, bo teraz mamy wiosnę i no. I tak, nawóz na oziminy będzie i nasiany. Na właśnie. Kurde, ja w sumie nie mam nigdzie do siania, tylko ten rzepak jeden. No tak, ja mam ten A na ja ten. jadę od ciebie z tym siewem, tą 900. O Boże, cała zima stała tam. No co, chciałbyś. O, zdjęcie sobie pierdzielne, No eleganckie. też jak coś czułem, że albo zdjęcie, albo nie wiem co. Nie wiem, ja się nie znam. Dobra, nasypiemy sobie. Niestety tu trzeba ten, po nóż musiałem iść. Po nóż. Dobra, sypiemy. Kolejnego baga. No i jeszcze się złapiemy, może dwa, zobaczymy. No, bo jedziemy na te nowe pola, siać ogólnie nawóz. Jakby ktoś się pytał. A nowe pola to zobaczycie dokładnie, jak one wyglądają, co tam jest posiane i tak dalej. A poza Albo tym się. trzy kupiłeś te pola nowe. No. No i teraz jeszcze jednego Big Baga, bo tam były ten wiaderkiem sypane trochę w zeszłym roku było i tamte były niepełne. To areałowo tak samo kupiliśmy pewnie ziemi. No może. Tylko ja kupiłem w jednym kawałku, nie? No. No widzicie, nawet ten nie wszedł, więc teraz go trzeba tu. Zostawimy go w sumie na widłach, bo nie wiadomo, czy to starczy nam na te wszystkie pola. Bo dawki za dużej nie będę dawał, bo ładnie to wyszło. I no. I to będzie pierwsza i ostatnia raczej dawka, bo potem może w opryskiwacz się coś tam jeszcze wleje. Czy wleje, wsypie, obojętnie. Tu widzicie pryzma tam z kiszonką na pewnej. Jak zwykle. No, New Holland trochę Dwu? brudny. Co? Mi chyba na ZW poszedł, ale to tam mniejsza o to. No i lecimy najpierw na to pole najbardziej chyba odległe, na 59, bo chyba na nie mamy medale w sumie. Tu widzicie ten stależowany, bo na zimę aby. Bo tym siewnikiem to można bezorkowo nawet siać, więc myślę, że siewy też wam nagram. Ale to się zobaczy jeszcze. No, trochę będzie też dojazdu, jak widzicie. Ale ten, jeszcze pojedziemy. Może pojedziemy na to pole tutaj obok, jeszcze posiejemy. No, pojedziemy na to pole, jeszcze zasiejemy nawóz, bo tutaj na szybkości się nawóz też rozsieje. A tu czemu nie jest urośnięte? O Jezu Chryst. Czekajcie moment. Zaraz jesteśmy. Dobra, jesteśmy. Ja jeszcze na Mikiego tu poczekałem. Ogarnąłem tutaj wszystko. Elegancko, tak, więc wjeżdżamy z nawozami. Au. I Tak, ten. tak, 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 tak. Ja sieję dalej. Ej, Miki, pamiętasz tam, co ci mówiłem o. Kurwa, Reksiu, proszę. Kurde, Reksiu, proszę. Pamiętasz o tym gościu, co ci mówiłem, co dwa paloty wozi, nie? No. To wozi trzy. Co? To wozi trzy. A. Bo snapa dostałem. Ogólnie, jak tam Reksia słychać, jak widzicie, żyje nadal. Jeszcze. Żyje, nie umiera. Jeszcze, no jeszcze. Bo już mnie i. No nie, czekajcie. Moment, bo tu Reksiu to się. A, tam wrócił mikrofon. No, jeszcze żyje. I ten. Ogólnie to do New Hollanda jeszcze mi obciążnika nie przysłali normalnie. Najważniejsza akcja w roku, ani mi jeszcze obciążnika nie przysłali. No, będzie trzeba tam się do nich i zgłosić. Dobra, ja sieję żyto. Dokładnie tak. No, ogólnie dawka niby ma być tutaj tak 200 parę kilo na hektar. No i się chyba dawka pokryje w sumie. Tak patrzę tam po mierniku w kaście. Ile tam nawozu jest, to tak w miarę się pokryje. To jest hektar coś. No nie wierzę. Czekaj no, czekaj Co się stało się? no. Pewno coś zepsuł. Nie, ale czekaj. Bo ten. Bo taki cieniutki przejazd nie zostanie. A ciuls tam. Dobra, może tak być. No, tu jest ponad hektar i wysiałem tutaj ponad O Boże, 200 już tym kilo. swoim Wadershatem 5,5 hektara zasiałem. Ciekawe na czym. Ta? No. Ciekawe gdzie.
Bo gdzie ja siałem? Tutaj obok to 21 siałem. I za domem. I za domem. Ty. A za domem tam sobie jest hektar 90, a tu jest 3,60. No to skąd by mi się to wszystko wzięło? Ile 5 hektarów? No tak w sumie, ale 5,5 hektara? No to tak, no to jak tu mówisz, że masz 3,60, a tam 1,90, no to jest idealnie 5,5. A no widzisz, to dobrze mówi. O Boże! Ty, tu mi nawet pokazuje w tym New Hollandzie, ile voltów ma ten akumulator. A jakie jest napięcie na alternatorze? Nie, no baterii w voltage to chyba wolty, nie? Bo jest 11,6 volta. Znaczy V, no to V to jest volt chyba. No, to tyle masz, takie masz napięcie na akumulatorze. Ulala, to on tam się nieźle napina, widzę. O Boże. No, ogólnie jedziemy na biegu F3, na zakresie takim, o. No. Zakres V, F. bieg trzeci. F3, nie zakres V, tylko F, jak Felicjan. Dobra. To Kichnąć? zakres F, bieg C. Bieg 3, dobra, tak, lecimy. I Miki potem mi przypomni, żebym ja nawożenie poogarniał na tych moich wszystkich polach jeszcze, jak po odcinku, bo ten, bo muszę tu ogarnąć, bo trochę patentem tutaj zrobiłem. No ja wiem, ty nawet to wszystko patentem. No bo tak to ten. O, dzięki za suba komuś ogólnie. No, i potem ci wyjaśnię, jak to zrobiłem wszystko, bo to były tajskie kombinacje normalnie. A które pole? No wszystkie te nowe i to jeszcze jedno. Patent jakiś ma. Kurde, No wszystkie na tych, ciekawy. które nawóz chciałem. Już się boję. Już? Już. Dobra. Wiem gdzie. Ty, a ogólnie zdradzisz mi, którą fazę mam na polu 23? Pierwszą. A nie drugą? Tam Nie, miałem... tam dopiero co ziemi wyrosło. Ale ten, nawożenia. A, to już ci mówię. Tam masz drugą, no. Dobra, to git, bo tam przecież sieczka była. Ogólnie odkryliśmy właśnie, znaczy Miki odkrył, że mod sieczki tak jakby daje jedną fazę nawożenia. Więc to jest spoko. Ale jak się stależuje? No, jak się uprawi. A i tak, przecież ten, teraz właśnie umówiliśmy się z Miki, jak mamy te bezorkowe siewniki, żeby chociaż właśnie jak sieczka jest na polu, żeby chociaż stależować albo przyorać obojętnie. No, ale tak jak nie ma, to na A tak jednym jak nie worku, ma, bo to wtedy normalnie, mamy wiesz, ten damy i tyle, opornik, nie? tak jak gdyby, nie? A co? No, bo to wtedy na jedno wychodzi, nie? Jak stależujesz i zasiejesz. No. To tak, tak jak masz, to normalnie kombo jest. I to mi pasuje, to ja praktycznie słomy nie będę musiał, bo ja będę to wszystko ciął. No. Jak stależuję albo założę, no to będę miał jedną fazę. No to praktycznie tak samo jakbym obornik rozrzucał. No dokładnie. Albo też wiesz jak może być? Jak ten. Jak. Mów. Coś miałem mówić. Czekaj, znowu ze dwu, nie? Bo kurde, Na ile? bolają mnie z dołu. Na ile? No, na Miki poszedł, a nawet nie powiedział na ile, a tu już się zdenerwowany chłopak jest. No i ten, jak go nie ma, to ja tu wam powiem, że tu łapka w górę musi być. Nie ma innej opcji. I ten. I subik, bo jak nie subskrybujecie, to tak nielegalnie troszeczkę, no ale ja już przymknę oko i no, subik, łapeczka, jeszcze komentarz, jak chcecie, to sobie możecie też napisać. No, ogólnie bez GPS-a sieje nawóz, bo komputera nie przełożyłem. Komputera, no tutaj się, no komputera po prostu nie przełożyłem, ale to już myślę, że ten, na następny rok powinno być, a tak na oko w miarę chyba jest dobrze. No, ale tak to ładnie to wygląda, trochę New Holland przybrudzony, bo ostatnio teraz znowu sianokosy robiłem, narobiłem nim ostatnio i gnojowice też nie woziłem, no i trochę się pobrudził po prostu. No ogólnie się troszeczkę się przeziębiłem latem, nie ma jak to się przeziębić latem, bo wczoraj u nas trochę dużo popadało i się tak ochłodziło, nie? I ten, znaczy dużo, no tak troszkę popadało, się ochłodziło. Ja sobie miałem zawsze okno na noc pouchylone i ten. I ten. Zostawiłem też teraz, bo nie pomyślałem, że jest zimniej na dworze i po prostu katar mnie taki załapał, że masakra. Też myślę, ten, mama też myślała, że to nie od alergii, ale to raczej właśnie przeziębiony jestem, bo nigdy takiego kataru przy alergii nie miałem, ale przeżyjemy. Może słychać też inaczej po moim głosie, ale dzisiaj
No, ten odcinek i tak dopiero dostaniecie chyba, powiedzcie mi, dzisiaj dostajecie ten. Czyli za, no, za pół godziny dostaniecie odcinek, znaczy pół godziny albo 20 minut, nie pamiętam już. A ten dostaniecie chyba dopiero w sobotę. Jakoś tak. No, ale tak to na wozu tu widzicie na pełnej. Może jeszcze dzisiaj jeden nam się z Mikim uda nagrać, zobaczymy. Wszystko się okaże. No. Też dziwne, że Miki znowu poszedł, no kurde. Tak to graliśmy chyba z 2-3 godziny. I tak to ani jednego, nie no, dwa ze dwóch miał, bo raz szedł na obiad, raz coś tam. No i ten, i żadnego ze dwóch, a teraz kurde mu marudzą widzę. Znaczy nie marudzą, tylko coś po prostu chcą, o tak powiem. No i niestety no, poszedł chłopak znowu. A ja ogólnie jeszcze mam do odebrania właśnie bańki z opryskiem ze sklepu. A to dopiero odbiorę jakoś, no na dniach po prostu. Sobie może tam przejedziemy przez rów. Przez rów, przez pobocze, bo tu, tutaj jeszcze nawozu rzucimy, dobra, wolne, wolne wszędzie, dobra, koguty i jedziemy na chatę się znowu zasypać, bo coś czuję, że na tamte dwa pola nam nie starczy, no i to trzeba będzie się zasypać, tak, tą siewkę kupowałem, była dużo za dużo, a teraz już taka jest akurat, nie, więc akcja na pełnej normalnie, bo tak, kupowałem, była dużo za dużo. Bo nigdy na sezon nie wysiewałem praktycznie. A teraz, kurde. Oj, czekajcie, bo tu stopie, to trzeba się zahamować. Dobra. Tam ciągnikiem się nie będę hamował do zera. No widzicie, Facebook jak zwykle musi być. No, wjechaliśmy właśnie do Złotowa. Pojedziemy sobie. Aha, bo zresztą nie jedziemy przez miasto. Mam nadzieję, żeby się do 20 dzisiaj wyrobić z tymi nawozami też. Ale raczej się wyrobimy lekko. Też możecie napisać, co sądzicie o nowym nabytku, bo ogólnie on już był w zeszłym tym. W zeszłym odcinku już trochę było nim robione, ale też możecie napisać, co sądzicie. W zeszłym czy w poprzednim odcinku, jakoś tak. Nie wiem, jak to się poprawnie mówi, ale chyba w zeszłym. Dobra, tutaj jest zakręt, to nie. A, bo zresztą wyprzedzamy, bo widzę, że nic nie jedzie. Ten wysoki płot od kościoła trochę jest i to jest właśnie minął sama ta auto. Tak powoli tu jadą, bo się boją tego fotoradaru ludzie. A ciągniki to się wydaje, że jadą szybko. Się, no, że wolno jadą i po prostu, ale i tak przy fotoradarze będą się zwolnić. Tutaj są cztery dychy, aby dozwolona prędkość, muszę patrzeć na komputer ile jadę, dobra, można jechać dalej. 53 na godzinę to jakoś jednak idzie ten ciągnik. Ogólnie to tak, no, trochę za dużo tego ogólnie mówię, ale ten na Oliksie teraz patrzałem, jest JCB Fast Track, taki no szybki ciągnik był. Na wąskich kołach, no myślałem, że się w łeb szczelę, bo używany to tańszy o wiele niż ten New Holland. No i do nawozów czy do oprysków to idealne był, bo szybki, nie wiadomo o co chodzi. No ale już szkoda, nie? Szkoda, że okazja taka, że taka okazja się dopiero pokazała pół roku później. Może już mamy wiosnę, a New Holland był na jesień zakupiony. No pół roku może niecała, nie no, pół roku już New Holland jest. A MotoGodzin mało co nakręcił, no bo przez zimę nic nie było wiadomo robione. No. Kredytu spłaciłem 60 tysięcy, bo za mleko tyle co nazbierałem, to właśnie tyle. Już część kredytu spłacona jest. Mam jeszcze chyba 10 tysięcy, aby zostało. Dobra, wsiądziemy sobie. No i zasypiemy tutaj tego Big Baga i potem jeszcze jednego może. Dobra. Czekajcie, z drugiej strony sobie zajdę. Wsiądziemy do 900 z powrotem. I jeszcze zaraz zasypiemy jednego Limbaga może. O kurde, troszkę o drzwi przyhaczyłem, ale to nie patrzcie, to tego nie było, to się wytnie. Oczywiście ja tam nie będę wycinał niczego, bo mi się nie chce. No i ten, ile tam będzie? No to już pełny rozsiewacz będzie znowu. To cały nawóz w tym roku raczej pójdzie, jak tak patrzę teraz. I teraz z powrotem do garażu wjedziemy, bo nawozy już wszędzie będą rozsiane. Chyba powinno starczyć na tamte pola, bo nie no, musi starczyć. Ogólnie to se kichnę.
A mnie na kichanie wzięło normalnie na odcinku, a tak to mnie ten. Nie brało, tak? Normalnie chyba uczulenie mam na nagrywanie. No i lecimy dalej z nawozami, a Mikiego nadal nie ma. Bym zrobił cięcia, ale zaś za dużo tych cięć, to zaś by renderować, to kurde. Czy no, to tam wiadomo, to tylko trzy ujęcia praktycznie by było, ale ja tam się nie będę patyczkował. Czy patyczkował, no z tym montowaniem, nie? Montowaniem, renderowaniem, jak to woli. No, a Miki zaraz wróci raczej. Szkoda, że nie powiedział na ile za długo, bo tak to bym może zatrzymał w sumie. Ale cóż, co poradzisz, nic nie poradzisz. Też to... Jestem. O, jest, widzicie, o wilku mowa. A co? Okłamałeś pewnie na mój temat. Nie, no ten, mówię, że szkoda, że nie powiedziałeś, ten, szkoda, że nie powiedziałeś, kiedy będziesz. A już jestem. A ile mnie nie było? Nie, z 5 minut. No, też jak coś czułem. Dobra, chcę zdjęć New Holanda, nacykam jeszcze. Na cykę z New Holandem, tak? Kurde. Nie, bo z aparatem. Jak widzicie, piękne krajobrazy Warmii i Mazur. Elegancko. A tam dopiero pierwszym rozsiewaczem jedziesz? A to ci jeden chyba wystarczy. No i ja ten, ja już cały rozsiewacz wziąłem prawie. Jeden. Tam? No nie tam, no. Ja tam dopiero ten, tam jeszcze nie byłem, ale wysiałem na to pole tam koło ciebie, na tą 19 i na 59 tam koło stacji. Na 19 koło mnie? No tam to pierwsze pole moje, co miałem na tej serii ogólnie. A, tamto. O, tam na to pole, zawsze na odcinku tam jadę, nie? Ostatnio też talerzowanie tam było. No aż normalnie jestem sam na siebie wkurzony, ale wolałem sobie Ty, a pojechać ja na w sumie zawsze na krótko. odcinku robię to pole. No. Coś na nim. Dobra, to sobie wjedziemy wpierw na jęczmień. Tutaj mamy jęczmień. Na tamtym polu też był jęczmień. Bo ogólnie miałem powiedzieć, jak zajadę, i nie powiedziałem, ale jestem kurde łeb jednak. No, ty jesteś. No i ten. Miki, co oni powinni teraz robić, jak zobaczyli taki ładny film? Nie wiem, dać łapkę w górę i suba, jeśli tego nie robią, i napisać jakiś stosowny komentarz. Stosowny. Stosowny, Niestosownych nie no, przyjmujemy. niestosownych to nie, będziemy banować. O Boże. A ten, tak bez obciążnika ciulowo wygląda ten przód New Holanda. Znaczy fajnie, ale ten, tak na zdjęciach tak chyba brzydko by wyglądał. A tak, to jest bardzo ładny. Te nowe New Holandy mi się strasznie podobają, te maski. No, A tu. stwu na niebieskie. O Boże. A pamiętam, jak na Baszkowie graliśmy. A mój New Holand, kochany mój. Tak No mówił. bo tamten był fajny. Tu widzicie nasze lokalne BGA, nasze, można powiedzieć, powiatowe. A będzie kiszonka robiona na BGA? Nie, raczej. Znaczy ja raczej nie wiem, jak ty. Tam musiał z tego 26, jasny gwint. O Boże, weź to odwóź. To inny jakiś adum by się przydał tutaj do odwożenia. No jeszcze ktoś by się przydał, nie powiem, że nie. No, ale tutaj mody upiąć. Dopiero jak mapa by wyszła najprędzej, bo mapy nie będziemy przecież nikomu No dawać. tak. To chyba, że z autorem. O, albo z kimś, kto ma też na testy. Jakiś Kuba Blue czy ktoś. O, no, Albo czemu Petro nie? Czubo. Bo on był też chyba u nas na live'ach, nie? Nie, no ale Kuba tego Bizona mi dał, co dzisiaj pobierałeś, to on dał. A, no to widzisz akurat. On też ma na testach. Ten Zetor jest od niego, co na live'ach graliśmy, ten mały No to taki. wiem, ten mały, no. I ten, on jeszcze rozrzutnik, ten Ariksa. Archamy chyba, nie? No nie, czekaj, no to był chyba Metal Facha, ten Ariksona on przerobił na Ursusa. A nie na Warfamę? Nie, na Ursusa. A dobra, pomarańczowy było, to może Ursus. Ogólnie sobie. A nie, go nie mamy pobranego, wiesz? Ja go mam. Aha. Ja go chyba nie pobierałem nawet jeszcze. Ja na pewno go pobrałem, bo był taki fajny, nie? Mówię, kurde, tak się zastanawiałem, czy on jest do 15, czy on jest do 17. No ja go miałem przed premierą już chyba 2 dni. Ale nawet nie pobierałem jeszcze, bo potem nie było czasu i to. No i ten, tam sobie ogólnie cofnąłem tak, żeby jakoś ładnie to wyciąć, bo to tu sklina jest to pole trochę. To co ty robisz, Co? żeby wyciąć? No wyciąć pole. Kombajnem, wiesz o co chodzi. No do 20 się Aha. akurat chyba uwiniemy z tymi nawozami. Czekajcie, tu nie jedzie, nie jedzie. To ci ładnie zeszło z tymi nawozami, kurde, minutek. A Czemu? ja myślałem, no bo na cały odcinek? No.
A czemu nie? No w końcu chociaż dłuższy odcinek może będzie znowu, bo czekaj, ile mamy minut? Tam było pewno 4, tu 16, no 20 minut. A wszędzie rozsiałeś nawóz? No ostatnie pole teraz się. Ale tak ogólnie na wszystkich polach swoich chciałeś, czy nie? No bo tamto gdzie tam już, tamto co koło ciebie, to tam tylko będę pryskał na grzyba. No i potem tamto co jeszcze nie zasiane, no to tam potem jeszcze łaby będę siał Ja w nawet. sumie tylko po rzepaku chyba rozsieję nawóz, albo rozsieję wszędzie, a pryskać nie będę, nie wiem. Ja tam pryskać lubię, bo teraz jeszcze większy mam ten opryskiwacz niż ten. Ja Ogólnie trochę. też lubię, ja nie powiem, że nie lubię, no ale rozsiewaczem co nawet metry możesz ustawić. No nie, tego mówiliśmy, że tego nie zmieniamy. Ja nie używam jeszcze tego, nie używałem. Ja tylko używałem, jak tobie pomagałem tym twoim starym rozsiewaczem chyba. A nie, ja siałem ci nawóz, ale ty mi potem ten nawóz oddałeś chyba, nie? No, chyba coś tak było, jeszcze. Nie, to siałeś mi też swoim, ale później jeszcze mi też pomagałeś siać nawóz. No jeszcze kiedyś twoim siałem. No, tak coś było, no. O tak. A tak to teraz tym moim Amazonem to idzie. No szkoda właśnie, że ten mod nie działał na Unię, bo tak to Unia by została i tutaj pod New Holanda by była mała trochę. W sumie, ale co się będziemy pieścić? A to Półtora. się będziemy dusić. No ja się duszę, bo mam katar taki, że masakra. Iwa I się zaczęły i pylisz takie ten. nie, bo tu okno miałem, no to ja tu tłumaczyłem na odcinku, a że ciebie nie było, to nie moja wina. A mówiłeś mi już to też dzisiaj. No, że okno uchylone miałem na noc, bo nie pomyślałem, że No. może być aż tak zimno, nie? A rano wyszedłem, to chłodno było. Ja też miałem raz okno otwarte na noc, ale nie byłem chory, tylko mnie tak strasznie komary pożarły. A mam siatkę w oknach, nie wiem jak one przeszły. O Boże, przez wentylację, to znaczy przez wentylację, no przez te, przez komin może masz ten, takim nie z wentylacją, tylko z takim tym. A ja nie mam kratki w domu takiej, A ja mam. w pokoju. A ja mam. Ja ten, albo w oknach to są takie dziurki, wiesz. Może. Dobra, ludzie. Ja to już ostatnie, już tutaj dociągnięcie można powiedzieć mam. I sobie będę jechał pomału do domu. Czyli tak, łapka, sub. No i widzimy się, słyszymy się w kolejnych odcinkach. No i na razie, cześć. Cześć.